Dobra, mam nadzieję, że będzie coś widać. Strasznie ciemno, niestety już się robi. 15, niecała 15, a już tak ciemno. Siemanko, z tej strony Adi, witam na swoim kanale w kolejnym szybkim pytaniu. Nowikow.pl napisał: było jak schudnąć, to teraz jak przytyć. To trochę zabrzmiało jak rozkaz, powiedzmy, że to jest pytanie. Więc lecimy z tematem. Sytuacja jest bardzo podobna jak z utratą wagi. Film nagrałem już jakiś czas temu, także gdzieś tutaj kawałek. A link w opisie, bo już chyba nie można tworzyć adnotacji, tak mi się wydaje. Także był film z redukcją, utratą wagi, wycinką, czy jak tam to chcemy nazywać. Zapraszam do zerknięcia, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Najważniejsza rzecz, od której w ogóle musimy zacząć i na której w sumie musimy skończyć, to wyliczenia po prostu kilokalorii dziennych, których musimy spożywać. Dzienne kilokalorie to całkowita przemiana materii, czyli to, ile nasze ciało potrzebuje, żeby przeżyć, plus to, jaki mamy wydatek energetyczny w ciągu dnia. Także do wyliczenia całkowitej przemiany materii polecam używać ogólnodostępnego wzoru albo kalkulatora BMR ze strony Fabryka Siły. Temat troszeczkę bardziej poszerzyłem w swoim e-booku, który dostępny jest cały czas na stronie bezar.pl. Poza odżywianiem zawarłem tam też tematy treningu siłowego i piłkarskiego, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam do linku w opisie. Wracając do tematu przytycia, przymasowania, wejdźmy na stronę Fabryki Siły, wpisujemy nasze parametry. Kalkulator najpierw wyliczy nam podstawową przemianę materii, czyli ilość kilokalorii, które nasze ciało potrzebuje do podtrzymania podstawowych funkcji życiowych. Ale nas interesuje to druga liczba, czyli całkowita przemiana materii, która uwzględnia nasz dzienny wydatek energetyczny. I to będzie bardzo różne w zależności od tego, jak dużo robimy w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, jaki jest nasz tryb życia, czy raczej siedzący, czy raczej bardzo aktywny. Ilością białek, węglowodanów i tłuszczy póki co się nie przejmujemy, ponieważ jest to sprawa bardzo indywidualna. Może faktycznie wpłynąć na nasze dzienne funkcjonowanie, czy boiskowy performance, ale nie ma takiego bezpośredniego wpływu na to, czy chudniemy, czy tyjemy. Dlatego to zostawimy sobie ewentualnie na oddzielny film, żeby troszeczkę poszerzyć ten temat. Tak więc, mając wyliczoną całkowitą przemianę materii, wiemy, ile już musimy jeść, żeby utrzymać wagę, więc chcąc przytyć, dodajmy do tej liczby 300 do 350 kcal, kilokalorii. Powinno się mówić kilokalorii, będę mówił kcal i kilokalorii naprzemiennie, żeby nie było powtórek. Także dodajemy 300-350 kcal i gotowe. I mniej więcej tyle musimy jeść, żeby robić tę przysłowiową masę. Także w moim przypadku będzie to 300, no to 3800 z hakiem, żebym od wagi 85,9 mógł dalej sobie powoli lecieć do góry z wagą. No ale oczywiście tylko do pewnego momentu, no bo stopniowo nabierając masy i dalszy rozrost będzie się zatrzymywał i koniecznie będzie dorzucanie kolejnych kilkuset kilokalorii. Pamiętajmy o tym, że im delikatniej dorzucamy te kalorie, to tym mniejsza będzie szansa na to, że zalejemy się tłuszczem po prostu. Także nie polecam takich agresywnych skoków, tylko delikatnie. Zwłaszcza, że większość tutaj obserwujących, o ile nie wszyscy, to są osoby grające w piłkę, więc tutaj raczej nie ma mowy o takiej agresywnej masie, jak to ma w przypadku kulturystyki na przykład sytuacja wygląda, gdzie tam są te off-seasony, gdzie faktycznie można sobie troszeczkę więcej dołożyć. Tutaj raczej skupiamy się na takim bardzo delikatnym, jeżeli ktoś potrzebuje wzroście masy. Też może być na przykład poza sezonem. Albo w trakcie, jeżeli jesteście młodsi, to Wam na pewno nie zaszkodzi. Cały czas rośniecie, więc rozbudowa masy będzie jak najbardziej wskazana. Tyle na dziś. Jeżeli się podobało, zachęcam do zostawienia łapki w górę. No i co? I zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów z szybkiego pytania. Do kupna e-booka, jeżeli jesteście zainteresowani tematyką i tam gdzieś wrzuciłem spis treści, także tematykę macie. To też mi wiadomo pomoże. No i widzimy się w sobotę w filmie piłkarskim. Do zobaczenia.